Poćwiczmy szacowanie wyniku mnożenia ułamków dziesiętnych. 7,8 razy 307 równa się w przybliżeniu. Ten znak równości oznacza równa się w przybliżeniu. Zatrzymajcie to wideo i oszacujcie to sami, ile to się równa w przybliżeniu. Można to zrobić na przykład tak: w pamięci. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie, na przykład, i chcecie oszacować taki iloczyn w pamięci. Oczywiście, żeby otrzymać dokładny wynik, trzeba by pewnie skorzystać z kartki papieru i długopisu. Ale 7,8 to bardzo blisko 8, a 307 to bardzo blisko 300. Może w takim razie, żeby oszacować wynik tego mnożenia, wystarczy pomnożyć 8 razy 300. Na pewno nie będzie to dokładny wynik, będzie to wynik szacunkowy, ale da ogólny obraz tego, ile to jest 7,8 razy 307. Ile to jest 8 razy 300. 8 razy 3 to 24. 8 razy 3 setki to 24 setki, czyli 2400. I ten kto wymyślił to zadanie przewidział taki sposób szacowania, dokładnie tyle mamy w drugiej odpowiedzi. Jeżeli dwie różne osoby szacują jakiś wynik, to mogą otrzymać dwa różne wyniki, ale w tym przypadku nasza odpowiedź jest taka jak ta przewidywana przez autora zadania. Jeszcze jeden przykład 99,87 razy 19. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie podać jakieś dobre oszacowanie. Ok, dokładnie w pamięci pewnie nie byłoby tak łatwo to obliczyć, ale pierwsza liczba 99,87 to bardzo blisko 100 i właściwie moglibyśmy to 100 pomnożyć razy 19. To dosyć łatwe, wystarczy dopisać dwa zera. Ale zauważcie, że nie ma w odpowiedziach takiej możliwości, wszędzie dwójki z przodu. Na pewno z tych wszystkich liczb najbliższa liczbie 1900 jest odpowiedź A, 2000. Możemy ją zaznaczyć jako dobre oszacowanie wyniku, ale możemy też inaczej. Jeżeli zastanowimy się, skąd się mogło wziąć 2000, to może zauważyliście już, że jeżeli zaokrąglimy obydwie te liczby, czyli to się równa w przybliżeniu 100 razy 20 to otrzymamy 2000. Nie oznacza to, że konieczne jest zaokrąglenie również drugiej liczby, że należy to oszacowanie wykonać właśnie w ten sposób. Ten wynik na przykład da nam prawdopodobnie lepsze przybliżenie, bliższe dokładnemu wynikowi, niż to 100 razy 20. Z drugiej strony 100 razy 20 jest jeszcze łatwiejsze do obliczenia w pamięci, ale tak czy inaczej z tych wszystkich możliwości najbliższa jest pierwsza. Chyba celowo ten wielokrotny wybór jest właśnie taki. I jeszcze jeden przykład. 2,21 razy 5,1 równa się w przybliżeniu. I jeszcze raz zatrzymajcie ten film i oszacujcie w pamięci sami. Zróbmy to samo, co w poprzednich dwóch przykładach. Zaokrąglijmy najpierw obydwie liczby. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie dokładne obliczenie takiego iloczynu w pamięci nie jest super łatwe. 2,21 zaokrąglone do najbliższej całości to 2 i razy 5. To się równa 10. W przybliżeniu 10. I taka jest odpowiedź B. Możecie powiedzieć, że istnieje dużo lepszych sposobów oszacowania takiego mnożenia nawet w pamięci. Na przykład możemy obliczyć w przybliżeniu 2 razy 5,1, to ciągle jest łatwe do wykonania w pamięci, to 10,2 i ciągle najbliższą odpowiedzią jest odpowiedź B. Albo jeszcze inaczej, możemy oszacować przez pomnożenie 2,2 razy 5, 2 razy 5 to 10, a 2 dziesiąte razy 5 to jeszcze jedna całość, czyli razem 11. Wszystkie te sposoby szacowania są dobre i możliwe do wykonania w pamięci, ale chyba najważniejsze jest to, że w jakikolwiek sposób będziemy szacować, zawsze najbliższą odpowiedzią będzie odpowiedź B. A na pewno otrzymamy w wyniku szacowania 10, jeżeli będziemy szacować w sposób maksymalnie uproszczony, można by powiedzieć w naturalny sposób, upraszczając najpierw liczby, a potem dopiero wykonując mnożenie.